Ubezpieczenia i kredyty od A do Z. Sławomir Wojciechowski, Kraśnik, ulica Urzędowska 351, Autokomis, telefon 600 968 157. Strojne choinki już niebawem staną się ozdobą naszego domu. Panie domu zastanawiają się nad kolorystyką, bardziej stonowane czy różnokolorowe. A może po prostu postąpić zgodnie z tradycją i powiesić własnoręcznie przygotowane ozdoby choinkowe. Taką formę wystroju świątecznego obrały uczestniczki warsztatów Rękodzieło Ludowe Bogactwem Regionu, które zorganizowała lokalna grupa działania. Warsztaty poprowadził pan Edward Pikuła wraz z żoną, którzy należą do Stowarzyszenia Twórców Ludowych w Lublinie. Na zaproszenie odpowiedziała duża liczba chętnych. Około 40 osób zaproszonych i też samodzielnie zgłaszających się do naszego stowarzyszenia dzisiaj w tych warsztatach aktywnie uczestniczy. Panie z precyzją podeszły do tematu, bo chociaż materiały do wykonania ozdób nie są wyszukane, to zrobienie bombki czy gwiazdki nie należy do najłatwiejszych. Ozdoby choinkowe robione przeważnie z papieru kolorowego, z bibułek, no, brystolu, no jest trochę słomy w tym. To są ozdoby, które wykonuję już, można powiedzieć, ponad 50 lat, bo taka jest tradycja, bo to robił mój dziadek, ojciec i ja to przyjąłem, teraz przyjmuje moja wnuczka ode mnie. Pan Edward wraz z żoną zapraszani są nie tylko na warsztaty. Swoją misterną sztukę pokazują w muzeach, wyjeżdżają także poza granice kraju, po to, by kultywować bogatą polską tradycję. Uczymy dzieci, młodzież, bo chcemy, żeby ta twórczość ludowa, starodawna nasza Polska, zaistniała. Bibuła, wstążki w rękach pań pod czujnym okiem instruktora zamieniały się w piękne, kolorowe bombki.